Siemanko, z tej strony Matyx, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Widzimy się dzisiaj na moim drugim kanale przeznaczonym do nagrywania Minecrafta. Jak widzicie, jesteśmy właśnie w Minecrafcie, zagramy sobie dzisiaj kolejną mapkę, tym razem będzie to mapka typu puzzle. Filmu na tym kanale nie było ponad 3 miesiące, za co z góry bardzo przepraszam, ale po prostu zająłem się bardziej drugim kanałem przeznaczonym do Fortnite'a, zająłem się trochę bardziej szkołą, końcówką bardziej roku. No i co, no tak to zeszło, z drugiej strony też nie chciałem się trochę grać w Minecrafta, nie chciałem się go trochę też nagrywać. Ogólnie przez ten okres tych 3 miesięcy w Minecrafta może grałem ze 2 razy, dlatego po prostu nie grałem w tą grę i dlatego też nie było z niej filmów, ale postaram się trochę więcej tych filmów teraz na ten kanał wrzucać, trochę ich nagrać wam. Oczywiście nie będą one tak często jak na drugim kanale, ale od czasu do czasu jakiś filmik z Minecrafta się pojawi, także mam nadzieję, że mi to wybaczycie tą przerwę i że będziecie dalej te filmy z Minecrafta u mnie oglądać. Także co, bez zbędnego długiego wstępu, jesteśmy dzisiaj na mapce typu puzzle. Jest to mapka Escape School, jest to mapka, której jesteśmy zamknięci w szkole i musimy z niej uciec. Jest to w sumie trochę tematyczne, bo zaraz zaczyna się szkoła, a my z niej już będziemy uciekać, także szkoła to horror, pamiętajcie, i musimy z niej uciec. Oczywiście żartuję, ale no tak jak mówię, jesteśmy w szkole, jesteśmy zamknięci właśnie w budynku i musimy z niego uciec, będziemy mieć tu różne podpowiedzi. Jest to mapka typu puzzle, nie wiem czy do końca to będzie jakiś horror, chyba raczej nie, ale na pewno będzie to mapa z dużą ilością łamigłówek. Także co my tu mamy? Mamy książkę, mamy tutaj zasady, to mamy resource pack, to tego nie mam. Jasność mam ustawioną na 50, Optify, not required but recommended, no to ja mam. Myśl logicznie, download patch on some hints as well. Okej, okay, to są jakieś podziękowania, no to nas chyba zbytnio nie obchodzi, wszystko mam dobrze poustawiane, dlatego możemy zaczynać. Okej, mamy tutaj start. Okej. School escape, have fun. Okej, my jesteśmy na dworzu w... Czy my jesteśmy na jakimś balkonie? Chyba tak. Zobaczcie, że budynek tej szkoły jest naprawdę duży. My jesteśmy chyba na dachu, tak mi się wydaje. Zobaczcie, że tam jest duże boisko. Mamy też jakieś boisko do siatkówki chyba, albo do kosza, raczej do siatkówki. No dobra, co my tu mamy? Mamy jakąś antenę, mamy jakieś pomieszczenie. Tu jest jakaś woda. My coś mamy w ekwipunku? Nie mamy nic. To co ja tu mogę robić? Tu jest jakieś pomieszczenie. Czy ja mogę tu wejść jakoś? Nie mogę tu wejść, okej. Okay. Tu jest jakiś komin, no to chyba musimy wejść tutaj, tak? No jest jedyna dźwignia, ale czy to działa? To nie działa. I co? A, i stąd mogę wejść w sumie na dach. Okej. Okay. Tam jest jakieś przejście, ale ja chyba wolę wskoczyć na dach. No, ale sobie wskoczyłem na dach, widzowie. Okej. Okay. Żebym też nie spadł. Biegniemy tu i wchodzimy tu, okej. Okay. No i coś otworzyłem, ale co ja otworzyłem właściwie? Czy otworzyłem sobie drzwi? Tak, otworzyłem sobie drzwi, okej. Okay. Mamy skrzynię, jest zablokowana, okej. Okay. Tu nic nie zrobię, czy tam coś jest? Okej, okay, mamy coś. Mamy klucz i mamy pajęczynę. Do czego może służyć klucz? A, okej, okay, do skrzyni. Nić, może kłaść na kwarcowe schody. Okej, okay, tu możemy ciąć trawę po procie. Okej, okay, dobra, ja wezmę sobie wszystko, bo dlaczego by nie? Wszystko może mi się przydać. Także bierzemy to, wychodzimy stąd i próbujemy jakoś otworzyć te drzwi. Czy ja muszę to może tu postawić? Chwila, bo to mogę na kwarcowe schody. Gdzie są kwarcowe schody? A few moments later. Powiem szczerze, że nie wiem, co tu może chodzić. Chociaż tutaj mam jakieś takie betony. Czy ja mogę tu coś postawić? Okej. Okej, dobra. O, dobra. Tu jest beton, dobra. Okej, jesteśmy w środku. Bardzo fajnie. Ledwo był w sumie widoczny ten... Ledwo był widoczny ten blok tam, ale jesteśmy w środku, także bardzo fajnie. Co my tu mamy do zrobienia? Tu możemy sobie skakać po tych krzesłach, ale... Właściwie... W którą stronę ja mam iść? Ja mam zejść od razu po schodach? Mam coś znaleźć? Mogę tu przejść na pewno. Ale czy jest tu coś, co mnie... Okej. Mamy... Parę rzeczy. Czy ja nie mogę tego zestakować? Nie wiem, no mniejsza. Tu nic chyba już nie ma. No chyba nie, wszystko już jest zebrane. Co mi ma to dawać? Właściwie nie wiem.
Żeby potem się tu nie wracać bez sensu. Okej, czyli tam mamy jeszcze wyjście ewakuacyjne. Tu mamy klasę, okej, no to wejdziemy sobie tutaj. Mamy study room. Okej. Czy jest tu coś interesującego? Możemy puścić muzykę, aczkolwiek nie ma żadnej płyty. Okej, tu coś jest, o co tu chodzi? 04. Nie wiem, co to może być, aczkolwiek mamy coś, co na pewno nam się przyda. Okej, dobrze wiedzieć. Infirmary. Czy to jest pokój? Nie wiem właściwie, co to za pokój do końca, ale okej. Przeszukajmy go szybko. To są jajka. Czy to powinny być jajka? Chyba nie. Ale ja ich nie mogę wziąć. W ogóle janitor key pewnie będzie do takiego pokoju potrzebny, więc sobie go zostawię. Coś mamy, okej. Mamy butelki. Nie, wszystko co znajdę, to chyba pozbieram, wiecie? Nie wiem, do czego może nam się to przydać, dlatego wolę mieć to przy sobie, niż się potem po to wracać. Do tego, okej, mamy jakiś kolejny kod. Mamy kolejny kod, nie wiem do czego. Aha, dobra, to jest pokój pielęgniarki. Teraz zrozumiałem, co tu jest. Tylko dlaczego tu jest czaszka szkieleta? Nie wiem, ale niepokojąca ta pielęgniarka. Okej, dobra, ale wszystko, co tu było nam potrzebne, chyba zebrałem, dlatego mamy kolejny kodzik jakiś, bo myślę, że to jest kod. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to jakiś kod. Okej, co jest tutaj? Stół kartograficzny. Czy ja mogę to połączyć? Chyba nie. Nie wiem też do końca, co tu się łączy i w jaki sposób, ale chyba nie mogę tego połączyć. Okej. Tu coś jest? Ale nie mogę tego wziąć, okej. Czy tu mogę przejść jakoś? Nie mogę tu jakoś przejść. Mam patyk, mam dużo butelek, mam mączki kostnej sporo. Ale tu mi zostały drzwi, których nie mam jak otworzyć. Gdyż są to drzwi ewakuacyjne. Tylko, czy ja mogę jakoś szkło rozwalić? Mam trzy kody jakieś, okej. Spróbuję połączyć ten, z który teraz otrzymałem. Może się uda? To mi niepotrzebne. Okej, spróbujemy coś tu połączyć. Nie, no nie da się tego połączyć, ewidentnie. To nic... Pewnie się teraz śmiejecie ze mnie, ale ja totalnie nie ogarniam tak Minecrafta do końca, więc nie wiem, co się ze sobą tutaj łączy, więc no... Tutaj była ta instrukcja manualna, przecież to mogę zniszczyć, właśnie. Okej, co my tu mamy? Ramka na przedmiot, to niepotrzebnie to wziąłem, przeczytajmy to. In case of fire, break the glass with proven glass breaker and push the button alarm. Emergency doors will open automatically. Aha, czyli jeżeli nacisnę ten przycisk, to drzwi od exit, drzwi ewakuacyjne otworzą się automatycznie, dlatego
No chciałbym go nacisnąć, a niestety go nie mogę nacisnąć, bo jest za szkłem, którego nie mogę zniszczyć, ale okej. Przejdźmy się jeszcze po innych pokojach. Nazwać? Nie, dobra, to chyba nie tak działa. Okej, myślałem, że to działa w ten sposób. Dobra, pójdźmy na razie dalej. Aha, czyli to są te drzwi po prostu z tej strony, okej. Dobra, tu nic mi nie pasuje. Pójdźmy dalej, czy ja mogę coś tym zniszczyć? Okej, tu chyba mogę zniszczyć ten napis, tak? Tak, mogę zniszczyć ten napis. Dalej nie mogę nacisnąć tego przycisku. O co tu może chodzić? To jest nie do zniszczenia, z tego co widzę. Ciekawa mapa, powiem wam. Naprawdę trzeba tu się sporo naszukać. Najgorsze, ta szkoła ma sporo pięter. Okej, pozwoliłem sobie zerknąć na internecie, o co chodzi właściwie w tej mapie, bo nie do końca chyba ją zrozumiałem. Chodzi tu mniej więcej o to, że dostałem te tabliczki i ja muszę, jak widzicie tutaj, nauczyciel ma listę uczniów i ja muszę na tej konkretnej ścianie ułożyć listę uczniów według tego, co oni mają napisane w tych księgach. Czyli jeżeli ułożę sobie to, to tutaj jest księga. Już wam pokazuję, któraś tu księga o tym mówiła. Gdzie ona jest? O! In front row, a window going right. Czyli jeżeli ułożę sobie nazwy uczniów na tej ścianie i przeczytam je od lewej do prawej, dolny rząd, ułoży mi się hasło do tego access code'a. Access code mi się ułoży, wtedy sobie włożę to, nazwę to nie Simon, tylko nazwę to tym hasłem. I wtedy będę mógł otworzyć szafkę Simona. Czyli tak, muszę sobie wziąć tabliczki. Rozumiem, że różowe to dziewczyny, niebieskie to chłopaki. Okej. Dobra. Mary the year is September, the year start of... Okej, czyli to będzie Mary. Czyli Mary ma drugie miejsce. Tylko, że Mary jest kobietą. Okej. Mary. Gotowe. Okej, czyli to będzie Mary, bo siedzi na drugim krześle, bo krzeseł jest 3. Zgadza się, okej. Co my tutaj mamy? I don't like Brian, the new guy. He looks at my girlfriend Claire in a wait away. I will ask Armand to invest since he is right next to him. Okej, czyli Armand siedzi po...
Lewis is so mad for not being able to sit in the front row. Servus. Powiem szczerze, że nie wiem do końca, ale tu chyba powinna siedzieć Angela, tak mi się wydaje. To powinna siedzieć chyba Angela. Nie wiem, czy jest to dobrze zrobione, ale sprawdźmy. Ahab, okej. Okay. Ahab, czyli co, muszę sobie teraz wziąć to. Nazwać to Ahab. Wytworzyć to. Okej, okay, działa. Okej, okay, dobra. Glassbreaker. Powiem szczerze, że to było akurat ciężkie zadanie. Nie wiem, czy ono jest do końca dobrze ułożone. Być może... Chociaż w sumie... Osoby na A. Ile mam tu osób na A? Raz, dwa. Dwie tylko. Na H mamy tylko jedną. I na B mamy jedną, więc inaczej nie dało się tego ułożyć, więc to była na pewno ta odpowiedź, dlatego... Lecimy dalej. Co ja mam teraz zrobić? To jest co? Glassbreaker. Można niszczyć szkło. Szkło można niszczyć, tak? Dobra, to nie szkło, tylko szyba. Szkło było chyba na górze, tak? Tak, tu jest szkło, dokładnie. Nie wiem, czy ja powinienem to w sumie niszczyć, ale już to zniszczyłem, więc no. Okej, okay, także mam glassbreakera, mam zniszczone szkło. Co dalej? Tu już chyba byliśmy wszędzie. Mamy ten kod. Mamy dużo niepotrzebnych rzeczy, które w sumie bym to wyrzucił. To nam się może w sumie nie przydać, wyrzucę to. Chociaż, dobra, na razie sobie będę z tym łaził. Najwyżej potem się tego pozbędziemy. Tu jest jeszcze jedna szafka zamknięta. Czy ona jest mi potrzebna? Unknown locker. No to nie wiem, do kogo to może być, dlatego tego nie bierzemy. Fire alarm system was offline. Research from control unit. Okay, okay. Glass breaker missing. Simon, I know it was you again who stole the glass breaker. Give it back. Aha, czyli Simon ukradł ten glass breaker, którym możemy to zniszczyć. Aczkolwiek, tu jak widzicie, w grudniu 2020 roku system był offline, ten przeciwpożarowy, i on znowu jest offline, dlatego nie mam pojęcia w sumie, jak go włączyć. And push the fire button. In case of fire, break the glass with the proven glass breaker and push the fire alarm button. Emergency doors will open automatically. No to klikam przecież, tak? Jest włączony, ale jest offline. Te drzwi powinny się otworzyć, jeżeli on by zadziałał. Ale on nie działa. Dlaczego on nie działa? Tego nie wiem niestety. Trzeba coś z tym zrobić i go jakoś naprawić. Okej, okay, także jestem naprawdę już daleko w tej mapce, aczkolwiek jest jeszcze opcja, żebym zobaczył sobie postępy, które mam tu zrobić. Get to the library and locate the diary of the unknown students. Solve the unknown diary riddle and open the locker. Access the rooftop and restart the fire alarm control unit. Okej, okay, czyli mam iść do biblioteki i znaleźć tego tajemniczego studenta, tą kartę chyba bodajże do szafki, tak mi się wydaje. Czyli gdzie ja mam iść? Poczekajcie, do biblioteki, tak? Okej. Okay. Gdzie jest biblioteka? Biblioteka jest tutaj, okej. Okay. Wchodzimy do biblioteki. Tam coś jest, ale czy to jest mi potrzebne? Nie, zdecydowanie nie mogę tego wziąć. Okej, okay, czy tu jest coś potrzebnego? To mi się raczej tutaj nic nie zrobię. Tu raczej też. Tu są zasady w biblioteki. Unknown students who start a fire last semester, a new fire detector has been installed. It is temporary shrinking, bla 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 bla. Okej. To nas chyba mało interesuje. Czyli ja coś tu muszę znaleźć, tylko gdzie? Tu kaktus jest, to raczej nic tu nam... Czy ja to mogę ściąć? Mogę to ściąć, ale to mi nic nie daje. Nic mi nie daje, okej. Okay. Kaktusa mogę ściąć, ale też tu nic nie ma. Ale tu są jakieś dziury, czy ja tu mogę wejść? Okej, okay, dobra, mogę tu wejść. O, mam książkę.
Okay, I accidentally exited a file in the library. Nobody suspect me told, but I have to get rid of the flint and steel I stole from the science lab before anyone finds out. I decide to hide the flint and steel in a locker with a numeric passcode. I hid eye notes around the school in case I forget it, each one in a different area. I'm so dumb, I forget the order of the notes. I do remember there was a logic behind them, but what was it? I guess it's not a problem as long as nobody can access the locker. Okej, okay, czyli ten uczeń schował flint and steel w swojej szafce i zamknął ją swoim passcode'em, który dał nam tutaj, z tego co widzę. Tylko że on tam pisał, że on miał chyba 8 tego aż? I hit 8 notes, ok, czyli miał 8 notatek, a ja mam tylko 4, więc kurczę, niedobrze. Niedobrze, widzowie, muszę znaleźć więcej notatek, tylko nie mam pojęcia gdzie. Czy tu coś jeszcze może być? Czy tu coś może być? Ja już tutaj byłem, ale tu już nic nie ma, ja tam nie mogę wejść jako tako, więc no. Ciekawe, stąd wszystko wziąłem chyba? Chyba tak, tak mi się wydaje. Tam zejść nie mogę, z tego co widzę. Zdecydowanie nie. Czy tu coś jest ciekawego? Też chyba nie. Tu już wszystko wziąłem. Gdzie mogą być te passcode jeszcze? On mówi, że porozrzucał to po całej szkole. To jest jego szafka. Zdecydowanie jest jego szafka. Ale ja nie mam aż tylu passcode'ów, żeby to otworzyć. Hmm. Tu coś jeszcze może być? Nie no, stąd wszystko wziąłem. Tu był numerek, ale to też już go wziąłem. Tu czy coś mogę zrobić? Mam butelkę, okej. Okay. A właśnie, tam na początku była woda przecież. Tutaj chyba tak, chyba tu była. Tu w ogóle coś pewnie trzeba zrobić, tylko też co tu trzeba zrobić? Coś na pewno, ale nie wiem co. To jest jakiś magazynek chyba? Strych jakiś? Nie mam pojęcia, ale chyba tak. Coś tu trzeba na pewno zrobić, tylko nie jestem pewien co i nie jestem pewien po co niszczyliśmy to szkło tutaj. To nie mam pojęcia, ale no jest zniszczone. Jak tam wyjść też nie wiem. Aczkolwiek wyjdźmy na razie tutaj. Zobaczmy sobie te butelki z wodą, które mam tu ze sobą. Okej, okay, tu jest ta woda. Weźmy wodę. Napełnijmy to. Okej, mamy butelki z wodą. Tu mogę wylać wodę, ale czy to nam coś da? Nie mam pojęcia, chyba nie. Ale mam to, a tu jest music box. Właśnie, widzowie, o to chodzi. Czyli to działa na płytę, tak? Dobra. Otwieramy. Idziemy. I co my tu mamy? Co się stało? Czemu zniszczyłem łóżko? Dobra, mniejsza z tym, ale mamy kolejny kod. Dobra. Mamy 5 kodów na 8, czyli jeszcze nam troszkę ich brakuje, ale gdzie ich szukać? Nie mam pojęcia, zaraz się dowiem pewnie. Zobaczmy jeszcze ten dach tam, co tam się dzieje na tej górze, bo tam otworzyłem to szkło, rozwaliłem tym glassbreakerem. Aczkolwiek... Gdzie to szkło było? Tu było to szkło. O, tu jest dźwignia. Okej, okay, dobra, czyli tu była dźwignia po prostu, to się otwiera. No dobra. Access Fire Alarm. Okej, okay, jakieś osiągnięcie. Tak, dobra. Rooftop and restart the fire alarm. Okej, okay, czyli tu możemy zrestartować ten alarm. Account Diary Leader. Okej, okay, no to escape. No to brakuje mi tylko wpisać tego kodu, ale ja ten kod to muszę, kurczę, najpierw znaleźć. Mam dopiero 5 elementów. Dobra, pościnajmy to wszystko. Nie wiem, czy coś tu trzeba zrobić, czy nie, ale pościnajmy to wszystko. I się zaraz dowiemy, czy coś jest tu może ukryte, może nic. Zaraz się dowiemy. Okej, okay, czy tu coś jest? Tu nic chyba nie ma. Tu nic chyba nie ma. Nie no, tu raczej nic nie będzie w tej trawie. Pójdźmy zobaczyć, co my tutaj mamy. Co to jest? Jak tam wejść? Da się tu w ogóle wejść? Czy ja mam robić jakiś perkur stąd? Nie no, przecież nie przeskoczę aż tak. O co tu może znowu chodzić? No tutaj trzeba coś zrobić, tylko okej. Okej, dobra.
Czyli trzeba chyba to po prostu otworzyć. Czyli teraz mamy alarm włączony. Więc mogę sobie tam pójść i na spokojnie mogę sobie... A te drzwi są skąd? A, to są te boczne, dobra. I teraz mogę sobie na spokojnie włączyć alarm. Powinny mi się otworzyć drzwi ewakuacyjne. Które, mam nadzieję, pokażą mi, gdzie jest reszta... Aha, nie ma ognia? To ja mam coś podpalić? Jak ja mam coś podpalić niby? Mam coś spalić? Ale jak? Halo? Nie będę palił szkoły. Tylko nawet nie mam czym właściwie. Chyba, że tu jest coś ukryte, jakiś... jakaś zapalniczka? Nie no, ja tu nic nie widzę. Ciekawa sprawa. Nie wykrył to ognia. Okej, stąd wziąłem wszystko, bo tu chyba też był ten świstek. Tu są te jaja, ale co te jajka robią właściwie, to nie mam pojęcia. Przejdźmy tu jeszcze raz. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Czy ja tu mogę wziąć te sadzonki w ogóle? A może ja muszę je zasadzić od nowa? O, okej. Dobra, czyli w sadzonce był, jednak w ziemi był. No tak myślałem właśnie, że ta ziemia bez powodu tutaj nie leży i że coś w tym musi być, także raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, jeszcze dwóch fragmentów kodu mi brakuje. A gdzie one mogą być, to nie wiem. Tu ich już raczej nie będzie, bo tu już wszystko jest przeszukane, rozkopane, więc... no wątpię, żeby ktoś tu jeszcze coś ukrywał. Tutaj nic nie było z tego, co sprawdzałem. Chyba, że tu coś jeszcze... Nie wiem, tutaj, tu już wszystko jest przeszukane. Tu, to się da jakoś do góry podnieść? Czy się nie da? Chwila. Jak ja mógłbym to podnieść do góry? Pewnie nie mógł. Czy mogę jakoś? Nie mam pojęcia, szczerze. Tutaj jest jakaś dziura, ale do czego ona służy? Tam jest przepaść chyba, jak to działa? Czekajcie, tu nic nie widzę. Nie wiem, to chyba nie jest potrzebne. O, dobra, okej. Dobra, okej. Mamy kolejny kod. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mamy siedem kodów. Cały czas brakuje mi jednego kodu. Gdzie jest ten jeden kod, widzowie? To jest właśnie pytanie, gdzie jest ten jeden kod? Mam 7 kodów. A gdzie jest 8? Nie mam pojęcia. A żeby rozpalić ogień i wyjść drzwiami ewakuacyjnymi, potrzebuję mieć krzesiwa, które jest ukryte właśnie w szafce, dlatego... Nie wiem, jak szczerze zrobić... Nie wiem, jak zdobyć ten 8 kod. Muszę się naprawdę tutaj naszukać, bo nie mam pojęcia. Tu jest klasa. Chyba, że tu gdzieś na tych oknach? Tam? Nie no, tam nic nie ma. Ale tutaj już zbierałem przecież ten kod. To jest jakiś przycisk w ogóle, który nic nie robi. Okej. Passcode będzie. Okej, czyli bierzemy tak. Bierzemy teraz tu. Bierzemy pustą płytkę. Okej, bierzemy ją tu. I bierzemy teraz tak. Kasujemy to.
i bierzemy tak. 5, 7, 3, 3, 1, 4, 5 i 1. Okej, okay, czy to działa? Działa, widzowie, mamy krzesiwo. Możemy teraz podpalić szkołę i włączyć alarm. Także lecimy z tym krzesiwem. Nie wiem, co mam to, co mam podpalić. Aczkolwiek polećmy sobie tutaj pod ten przycisk. Zróbmy sobie pożar jakiś. Tylko co ja mogę podpalić? Mogę coś podpalić właściwie? Pali się tu coś właściwie w tej szkole? Chwila. Co ja mogę podpalić, widzowie? To jest moje pytanie. Jak ja nic nie mogę zapalić, halo? Co? A, okej, dobra. Przecież tu były ogniska na górze. Są ogniska, dobra. Czy ja mogę to zapalić? Mogę to zapalić, widzowie. Dobra, szkoła się pali. Szkoła się pali, bo tutaj właśnie... to było w tym dzienniczku, że on podpalił właśnie... bibliotekę. I tak też zrobiliśmy i... Jak to nie ma ognia? Przecież jest ogień, halo. Przecież pali się cała biblioteka, o co tu chodzi? Nie rozumiem, no przecież pali się. Co, mam wszystkie zapalić? Nie no, nie przesadzajmy. No mogę i wszystkie zapalić, ale czy to ma sens? No pali się, no dobra, i co teraz? Aha, bo tu jest czujnik dymu, dobra, rozumiem. Czyli to miał być czujnik dymu. Okej. Okay. Teraz powinno to wszystko działać. Czyli to nie było tam bez powodu. Działa, okej. Okay. Dobra, uciekliśmy, widzowie. Udało się, uciekliśmy ze szkoły. Zostaliśmy oficjalnym podpalaczem szkoły. Dlatego co, jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie pod nim łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem na kanale. Napiszcie jakiś fajny komentarz, wbijcie na mój główny kanał, czyli kanał Matix, link do niego jest w opisie pod tym filmem. No i co, czekajcie na więcej filmów, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, jeszcze raz przepraszam za tą 3-miesięczną przerwę. No i co, trzymajcie się, miłego dnia lub nocy, w zależności kiedy to oglądacie i cześć!